Wiele dzieci przynajmniej część wakacji spędzi w mieście. Nie wszyscy wiedzą, co w tym czasie robić. Niektórzy uważają, że w Sieradzu w ogóle nie ma co robić. Nie. Nie ma, tylko to jest. Czyli co, to dobrze, że ten park linowy jest? Tak, dobrze, bo przynajmniej się nie będzie nudzić wakacje. Oczywiście dzieci mają wiele pomysłów na wykorzystanie wolnego czasu. Jedzie na deskorolce. Zawsze na wakacje fajnie czytać mi książek. Czytać, bo lubię bardzo czytać. A jakieś inne zajęcia? Malować. Park linowy i zajęcia w bibliotece to tylko niektóre z wielu atrakcji przygotowanych dla młodych Sieradzan. W tym roku po raz pierwszy 9 placówek zajmujących się kulturą i sportem opracowało wspólną ofertę. Będą festyny, zajęcia plastyczne, komputerowe, mecze i wiele innych. Spotykaliśmy się na roboczo, wprowadzaliśmy pewne zmiany nawet w naszych uprzednio zaplanowanych zajęciach po to, żeby wszyscy znaleźli tutaj swoje miejsce w tej ofercie dla Sieradzan. Spotkania z pisarzami, spektakle, seanse filmowe i koncerty to propozycje Biblioteki Powiatowej i Sieradzkiego Centrum Kultury także dla dorosłych. Swoje propozycje mają również Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Spółdzielczy Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Okręgowe i Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Są to przede wszystkim zajęcia, te, które odbywają się w placówce w ciągu roku, a więc warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, warsztaty dziennikarskie, cała masa warsztatów. Punktem ciężkości działań tutaj organizowanych przez Spółdzielczy Dom Kultury są działania w plenerze, stąd nasze propozycje. Wszystkie są kierowane do mieszkańców osiedli. Muzeum Okręgowe w Sieradzu planuje zorganizowanie na terenie Sieradzkiego Parku Etnograficznego cyklu imprez pod wspólnym tytułem Spotkania z Kulturą Ludową. Proponuje mieszkańcom Sieradza wszelkich grup społecznych i wiekowych, wystawy plastyczne na poziomie, no już nie może międzynarodowym, ale na pewno wyjątkowe w skali naszego kraju. Mamy lato, mamy wakacje, Sieradzki Mosfir wyszedł z propozycją dla dzieci i nie tylko, również dla dorosłych, różnych imprez odbywających się na świeżym powietrzu. Mam tu na myśli plaże, strzeżą plaże na rzece Warce, kajaki, spływy kajakowe, wakacyjną ligę osiedlową w piłce nożnej, turnieje siatkówki plażowej, zajęcia w tenisa ziemnego, jak również zajęcia tenisa stołowego. Będą też działania zupełnie nowe. To nie jest impreza, ale coś w rodzaju takiego zachowania interaktywnego, niedziela na rynku. Będą to wszelkiego rodzaju niespodzianki, gdzie jeżeli ktoś przyjdzie o godzinie 15 tutaj na rynek, na pewno coś się będzie działo. Klub 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oferuje cyklicznie przez 2 miesiące, w każdy poniedziałek, zajęcia na siłowni, we wtorek naukę brydża, a w czwartek komunikację z całym światem, czyli zajęcia krótkofalarskie. Chciałabym jeszcze krótko powiedzieć o przedsięwzięciu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, ponieważ dzisiaj niestety nikt nie mógł być obecny. W każdy czwartek, właśnie dla seniorów, od godziny 15 będzie nauka podstawy obsługi komputera. Trzeba oczywiście zadzwonić do tej placówki, się zapisać, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Wystarczy poszukać informacji, by znaleźć w Sieradzu coś ciekawego. Ta informacja w postaci plakatów dotrze do każdej klatki schodowej w Sieradzu, na każdy słup informacyjny, na każdą tablicę oraz te informacje będzie można uzyskać ze stron internetowych każdej placówki. Na plakatach każda placówka oznaczona jest innym kolorem, więc łatwo będzie sprawdzić, gdzie warto się wybrać.